Cześć, Emilu. Cześć, Kuba. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Pozwolisz, że tytułem wstępu powiem kilka słów o Tobie i za chwilę będziesz mógł uzupełnić te informacje i opowiedzieć na jakieś kolejne moje pytania. Jasne, fajnie. Dzięki za zaproszenie. Super, zaraz jeszcze pogadamy. Emil Biliński. Fotografuję od 25 lat. Specjalizuję się w portrecie, głównie na potrzeby reklamy, czyli beauty, fashion, edytoriale, portret biznesowy. Dużo tego. Zaraz się wytłumaczysz, co jeszcze robisz. Swoją karierę fotografa zaczynał w Austrii. Urodził się w Polsce, ale w zasadzie wychowywał się w Austrii i tam też dostałeś jakąś edukację. I w Polsce fotografujesz od 12 lat. Czyli wróciłeś jakby do swoich korzeni. I Emilu, powiedz mi, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tobie, zanim zadam ci więcej pytań. Kim jesteś i dlaczego fotografujesz zawodowo, a nie na przykład rysujesz komiksy? Jest to ogólnie taki mały przypadek, bo ja byłem w dzieciństwie ogromnym fanem Marvela i chciałem zawsze rysować dla nich. I tak sobie zawsze rysowałem, rysowałem, rysowałem. I chciałem jakoś iść w tym kierunku. I w szkole w Austrii, w której byłem, nie było miejsca. I zaproponowali mi jeden rok w międzyczasie, żeby zrobić fotografię, żeby poznać szkołę, nauczycieli i tak dalej. I okazało się, że to została tak jakby moja ścieżka życiowa i zostałam fotografii. Oczywiście tam były też studia grafiki i druku w tym wszystkim, jeszcze też malarstwo. I to tak wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, ale to się bardzo ładnie później w jedną taką cząstkę złączyło i wszystkie te oddziały, które w tej szkole robiłem, później w zawodzie bardzo pomogły i też ułatwiły mi tak jakby moje życie jako fotograf. Czyli fotografia. A co ostatnio fotografowałeś? A wiesz co, teraz mam aktualnie bardzo fajny projekt, bo mogę się tak troszkę kreatywnie wyżyć, oczywiście tak zdrowym rozsądkiem, ale fotografuję dla takiego kucharza, który chce sobie spełnić marzenie i publikować książkę kulinarną i chce to zrobić na wysokim poziomie i zupełnie inaczej niż te wszystkie inne książki są tak jakby zrobione, że tam widać jakiegoś kucharza, uśmiecha się i tak dalej. Mogę tyle zdradzić, że u nas był ogień, u nas była woda, mąka i tak dalej, i też ośmiornica, i to całkiem fajnie wyszło. Emilu, ty większość swojego życia spędziłeś w Austrii i tam zdobyłeś wiedzę i doświadczenie jako fotograf. Jak wyglądało twoje wchodzenie do zawodu fotografa? Wiem, że zacząłeś bardzo wcześnie, ale powiedz, czy skończyłeś jakąś szkołę, kursy, praktykę? Jak to u ciebie wyglądało? Ogólnie chodziłem do szkoły biznesowej. Tam się moja przygoda z fotografią zaczęła, bo tam był taki poza szkołą kurs fotograficzny, hobbystycznie. Tam się zapisałem, bo zawsze jakoś tam się interesowałem zdjęciami i tak dalej. I sobie byłem na tym kursie i tak robiłem zdjęcia. I fajne jest też to, że wtedy mój tata mi dał mój pierwszy aparat, który nadal mam i z którym nadal pracuję. I tak się zaczęło, nie? I zawsze rodzice, jak wiesz, mówią, a zostań lekarzem, prawnikiem, a tak dalej, a ja jakoś tam byłem tak zbuntowany i chciałem coś innego, kreatywnego, bo czułem, że mam taką potrzebę. I też w dodatku, obok tego, że chodziłem do szkoły biznesowej, pracowałem w muzeum. I to był też taki pierwszy krok, który mnie naprowadził na fotografię, bo pracowałem tam z swoim ojcem, który był technicznym dyrektorem i byliśmy odpowiedzialni za to, żeby budować wystawy, nie tylko malarskie, ale też fotograficzne. I przez to też miałem ogromne szczęście, żeby właśnie poznać bardzo dużo znanych fotografów, którzy już niestety już nie są z nami, i robić ich wystawy i też ich przez to poznałem. I to był taki pierwszy impuls, no nazwę to impuls, który mnie tak naprowadził na to, nie? I to właśnie się tak to zaczęło. No,
To w takim razie od jakiej fotografii zacząłeś i w ogóle od jakiej fotografii zacząłeś zawodowo? I co sprawiło, że odważyłeś się robić modę, bo w końcu do mody doszedłeś? Ogólnie zawsze chciałem od tej chwili, że wiedziałem, że chcę fotografować i szkoła mi pomogła w tym. Ogólnie zawsze chciałem iść w pracę fotograficzną, w fotografii oddziale mody, komercyjnej pracy i tak dalej. Ale byłem wtedy jeszcze młody i zielony za uszami, jeszcze nic nie wiedziałem i oczywiście taka droga pełen wyzwań była taka, że pracowałem, fotografowałem eventy. To były pierwsze moje takie zarobki. Najtańszym aparatem, co wtedy było tak jakby możliwe kupić sobie dla studenta, nie? Później zacząłem, zgłosiłem się do takiego fotografa, tak jak my to znamy, że idziesz na ulicy i widzisz taką wystawę, fotograf portretowy i tak dalej, i widzisz takie zdjęcia. I tam zapukałem, przedstawiłem się, no i tam zacząłem robić zdjęcia. No i było tak fajnie, że rozkręcił się ten biznes tak, że miałem chyba dwie, trzy, nie chcę tam ściemniać, tam dwie, trzy sesje portretowe tygodniowo, a miałem za to na przykład przez weekend, soboty i niedzielę, czasem też czwartki, pięć, sześć ślubów do sfotografowania. No. I tak się zebrało, bo mam na koncie ponad 700 ślubów bardzo w krótkim czasie. I te śluby były bardzo fajne, bo to były bardzo dobre pieniądze. Oprócz tego, że jeszcze fotografowaliśmy na kliszy, były to bardzo dobre pieniądze i te pieniądze mi bardzo pomogły, żebym mógł się rozwijać, kupować sobie najróżniejsze sprzęty, które chciałem i sobie marzyłem, żeby właśnie ten kolejny krok zrobić i adaptować go i się po prostu rozwijać. Powiedz mi króciutko w takim razie, jak wygląda rynek fotografii ślubnej w Austrii i czy też są takie długie śluby jak u nas, czy to jednak jest sporo mniej niż te 12 godzin? Wiesz, to jest bardzo różnie. Ja myślę, w wielu Ale krajach, standard? tak, w wielu krajach robiłem śluby i też z Austrii i w Niemczech i tak dalej, bo ogólnie pracowałem prawie, że już na całym świecie. Mam tam tylko jeszcze pięć krajów, które chcę tak jakby odhaczyć ze swojej listy. I jest to bardzo różnie. Oczywiście mentalność się bardzo różni pomiędzy Austrią, Niemcami, Włochami, Hiszpanami, Polską i tak dalej, bo zupełnie inny rodzaj tych ślubów jest i też zupełnie też inaczej celebrują. Jak chodzi o długość, no to zależy też, zależało to zawsze od zlecenia, bo albo ktoś chciał sam dokument ceremonii i później tak jakby gratulacji i takie pierwsze minuty wesela, a potem pakowałam się i na Czyli następne bardzo krótkie wesele, zlecenie. bardzo krótkie, ale były też takie, które trwały nawet aż 4 dni. I to było właściwie tak jakby katapult dla mnie, bo wtedy już nie pracowałam z tym fotografem razem, tylko robiłam własne śluby. I to był taki jeden z najbogatszych austriackich biznesmenów. I on wynajął tam jakieś małe miasteczko, pałac i zrobił sobie całą imprezę w całym takim. Na takiej małej wiosce, wszystkie hotele, hostele, wszystko wynajmował, żeby tam wszystkich 600 osób zagwarantować, nie? Autobusy, autokary, statki, wszystko tam pływało, to było niesamowite. No impreza była niezła i trwała po prostu 3 całe dni, nie? No to faktycznie I raz od w życiu się ma takie początku, zlecenie. tak, no, i Niesamowite. od samego początku, od przygotowań aż do wzłoków alkoholowych, wszystko dokumentowałem i to też jeszcze na kliszy, powiem ci. I codziennie zamawiałam 100 rolek kliszy, co też często się okazywało, że jest za mało. No i później powiedziałam, no dobra, mamy 1000 rolek zdjęć, to musimy to jakoś zweryfikować. No i powiedział, że dobra, to on chce wszystkie wykupić, on sobie później sam będzie to drukował, a wybierze sobie później jedno zdjęcie, które będzie chciał nad kominkiem. Nie? I to był
to był właśnie ten przełom finansowy dla mnie, gdzie po prostu jeszcze tego samego dnia poszłam do sklepów fotograficznych i zamówiłem sobie sprzęcik Hensel, monolity i aparat. Kupiłem sobie samochód firmowy. Nie, to zlecenie życia. I to było naprawdę to jest coś. Zlecenie życia. I to było fantastyczne i to do dzisiaj ja pamiętam. No, pamiętam też, że spadłem wtedy z kościoła, bo ja ogólnie jak pracuję, to ja wszędzie się wspinam i daję wszystko z siebie, żeby po prostu najlepszą klatkę złapać. No i ten pożyczyłem od kościoła drabinkę. Z drabinki na drzewo, z drzewa na dach kościoła, żeby zrobić te grupowe zdjęcie, nie? Bo 600 osób nie zrobisz na płaszczyźnie. A faktycznie, a drony wtedy nie latały. To tak. Drony to wtedy to były marzenia. Nawet nie było informacji, że takie coś istnieje. No i ten, no i stałem na dachu kościoła i się sunęłam i wuk, było ten, ale. Przejdźmy dalej w takim razie. Emil, przeglądając twoje portfolio, czy w ogóle stronę internetową, widać, że ty głównie fotografujesz w stylu modowym i precyzyjnie używasz flesza. No, widać, że masz świetnie opanowaną właśnie technikę kontroli światła i obycie w świecie reklamy w ogóle. Dało ci to pewnie rozpoznawalność i zlecenia wśród światowych marek, dobrych światowych marek. Jak zdobywasz takie zlecenia? Jak docierasz do dużych marek? Możesz coś przybliżyć nam? Tak, jak najbardziej. Jest to teraz zupełnie inaczej niż to kiedyś było. Tak? Kiedyś to drukowało się swoje portfolio samemu albo gdzieś jakiś specjalista to drukował. Później się umawiało na terminy i siedziało parę godzin i czekało, aż kreatywny miał czas. Nie? I to było też bardzo fajna historia, bo drukowałem wszystkie swoje portfolio sam. Miałam 4 książki i umówiłem się pierwszy raz do Niemczech na spotkania. No i tam się właściwie moja przygoda zaczęła, bo tam miałam też pierwsze swoje zlecenie i od tamtej chwili właściwie ruszyło to wszystko. W dzisiejszych czasach to jest trochę inaczej, bo my teraz jesteśmy tak otwarci i tak przezroczyści, że każdy może sobie sprawdzić, kim jesteśmy, co robimy i tak dalej, po prostu w ciągu sekund. Nie? Tego kiedyś nie było, bo wtedy to się jeszcze maile wysyłało. I powiedz, jak teraz u ciebie wygląda właśnie, czy ty pracujesz jako freelancer i sam zdobywasz zlecenia, czy jesteś w jakiejś agencji i to agencja za ciebie pośredniczy i zdobywa zlecenia? Jak to jest u ciebie? Aktualnie nie jestem w agencji, wolę być freelancerem, bo lubię tą swobodę i też troszkę tak kontrolę mieć nad tym wszystkim. Ogólnie jest to tak, że to tak jakby, nie wiem jak to jest po polsku, taka cicha poczta, tak się to mówi? To jest poczta pantoflowa. Pantoflowa. Poczta pantoflowa, nie? Bo jak zrobię jedną fajną sesję dla klienta i mój klient się spotka właśnie z partnerem biznesowym albo z innym klientem, no to on widzi właśnie to i później się kontaktuje ze mną, nie? I ogólnie ten cały efekt domino całkiem fajnie u mnie pracuje i działa, bo niezbyt dużo muszę robić. I nie to, że jestem arogancki, ale myślę, że też jakość moich zdjęć mówi też za siebie i to też ułatwia mi tą sprawę, bo jest zupełnie inna. Nie? No ale też już jesteś długo na rynku i wyrobiłeś sobie właśnie markę i pewnie ta poczta pantoflowa zwyczajnie ma z czego czerpać i jak działać. A powiedz mi, w jaką reklamę inwestujesz, żeby mieć nowych klientów na fotografię? Czy bardziej działają właśnie tylko znajomości i ewentualnie przynależność do jakiejś organizacji biznesowej, czy też może aktywne działanie w internecie, na przykład wiem, że masz kanał YouTube. Co działa u ciebie najbardziej? Ja myślę, że to jest, ogólnie myślę, że ten, jest to całe takie kombinacja wszystkich rzeczy, bo myślę, że trzeba wszędzie za sznureczki ciągnąć i wszędzie działać, żeby też ten szereg klientów też zdobyć, nie? Bo to, co działa w internecie, może w rzeczywistości nie działać, bo ktoś nie siedzi w internecie. Mam bardzo dużo klientów, którzy nawet nie mają Facebooku albo Instagrama, nie?
i są tylko i wyłącznie uzależnieni od telefonu albo pracują tylko drogą mailową i telefoniczną. To jest bardzo ciekawe. Jak ja bym tutaj tylko się specyfikował na internet, to bym stracił klientów, którzy nie mają dostępu do tego. Mhm. Ale wróćmy jeszcze do reklamy. Czy masz jakieś doświadczenie w stosowaniu reklamy? W jaką reklamę inwestujesz i co u ciebie działa w zdobywaniu nowych klientów na fotografię? Wiesz co, ogólnie ten staram się działać w miarę regularnie w internecie. No Instagram aktualnie jest najbardziej znana platforma, którzy wszyscy się tak jakby informują i szukają tak jakby albo klientów, albo ludzi, którzy realizują różne zlecenia i tak dalej. I tu właśnie trochę inwestuję oczywiście też pieniędzy w to wszystko, bo to pozwala mi troszkę rozszerzyć moje grono poszukiwanych klientów. Tak klasycznie, mailingowo przez RODO troszkę się to uspokoiło i nie idę już za bardzo w ten szereg albo takie typowe mailingowe rzeczy, bo miałem też taki przypadek, że do Niemczech wysłałem maila i nie zapytałem, czy mogę wysłać maila, no i dostałem list od prawnika, bo w Niemczech tam nie ma zabawy, tylko po prostu oni od razu ten. Ale miałem tą osobę w swoich mailach, bo pracowałem z tym klientem, tylko że to ktoś inny był i nie wiedział o tym. I później się to na szczęście wyjaśniło i uspokoiło, nie? Ale to od razu była tak jakby list od prawnika i tam parę zer było, nie? Na tym. I to nie było fajne, nie? Dlatego teraz takie klasyczne metody jak maila albo coś, to już bardziej rzadko robię, chyba że już celowo kieruję w jeden kierunek, no to wtedy już pytam, czy mogę wysłać swoje portfolio, czy ten jestem zainteresowany współpracą, mam te kwalifikacje i bym chciał zaproponować Państwu po prostu swoje usługi i rzetelność i też jakość. Okej, okay, ale jak najbardziej jesteś aktywny i ci klienci nie czekasz na kanapie, bo masz dobre portfolio, tylko aktywnie pytasz. Emil, jak ty możesz podzielić swoje usługi fotograficzne? Po jaki rodzaj fotografii najczęściej przychodzą do ciebie klienci? Który z tych ostatnich w ostatnim roku zajmował ci najwięcej czasu, a która z tych przynosiła najlepsze dochody? Wiesz co, jest to bardzo, tak jak wspominałem przed chwilą, jest to taki szeroki wachlarz, bo ja osobiście uważam, tym więcej umiem albo tym szerzej moje spektrum fotograficzne jest, tym szerszy mam też zasięg. Jak ja się tylko i wyłącznie specjalizuję w jednym kierunku, no to mam bardzo niszową grupę docelową albo odbiorców. I dlatego ja bardzo szeroko pracuję, bo portret nie jest tylko portret, bo portret jest też tak na przykład, jak zrobię zdjęcia dla fryzjera, nie? I tutaj też tak samo jak dla kucharza robię jego portrety na okładkę, na książkę, tak samo fotografuję jedzenie do tej książki, bo wtedy zostaje ten styl taki sam, nie? I myślę, że to jest istotne i też ważne, żeby się nie zamykać tylko i wyłącznie na jeden rodzaj fotografii, bo to bardzo mocno zamyka drzwi, a konkurencja nie śpi i uważam, że to jest bardzo dobry sposób, żeby zawsze mieć jakieś zlecenia, czasem lepsze, czasem gorsze. Jasne, ale taką najbardziej jakby markową twoją rzeczą są właśnie beauty, fashion, portrety. Tak, ogólnie portrety z jakimś dobrym świeceniem. No, już to tak bardzo, bardzo odeszłam od ślubów, bo to już teraz tylko dla znajomych w prezencie na ślub rozdaję ten. No i ogólnie, ale powiem ci, że ja mam bardzo dużo też prywatnych klientów, którzy chcą portret. Albo taki biznesowy, casualowy. Mam też bardzo dużo klientek, które mają wymarzoną sesję ze mną albo chcą jakiś piękny portret, bardzo naturalny, bardzo ładny, bardzo, nazwę to
sensualne, tak, erotyczne. Mam też kilka zleceń takich prywatnych na prywatne osoby z dziećmi, że po prostu dzieci fotografuję z rodzicami albo u nich w domu, albo gdzieś w parku albo coś, albo przychodzą do studia. No i ten wachlarz jest bardzo szeroki u mnie. Czyli bardzo szeroko rozumiana fotografia portretowa. Absolutnie. Dobra. Emil, a jak możesz porównać rynek fotografii reklamowej w Austrii i w Polsce? Gdzie łatwiej zrobić karierę i gdzie się w ogóle lepiej pracuje? Ogólnie bym chciał tu trochę poprawić, bo gdzie się da łatwiej, to jest takie... Bardzo subiektywne, prawda? Bardzo subiektywne, ale też takie negatywne stwierdzenie, bo tak szczerze i osobiście uważam, że obojętnie, czy my mamy teraz taką technologię, że jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć przez social media, pracę musimy tak i tak włożyć. Tak? I to nie jest istotne, w którym kraju, tylko jak bardzo siebie tak jakby poświęcamy albo jak bardzo się oddajemy tej pracy. I różnica, nie ma różnicy, twierdzę, są oczywiście różnice, ale nie twierdzę, że to są różnice, bo tak naprawdę każdy kraj ma inną mentalność, inne cechy, inne ideologie, inną estetykę i jest to bardzo różnie i trzeba się też bardzo fajnie i dobrze dopasować i integrować. Nie, nie mogę iść tam i powiedzieć, ej, jestem polskim albo austriackim fotografem, teraz musisz mieć zaakceptować mój rodzaj fotografii. Tak? Ja muszę się do rynku dopasować, ja muszę zrobić research, jaki ten rynek jest, jaki ten rynek ma potrzeby i trendy, bo my ogólnie też fotografujemy z trendami, bo te trendy fotograficzne co roku się zmieniają też i tu trzeba być po prostu otwarty i się dopasowywać. Okej, no to w takim razie gdzie się lepiej pracuje? Czy gdzieś poza granicami kraju, czy w Polsce jest dobrze? Muszę cię troszkę wypytać. Dobrze, jasne. Nie, powiem ci tak, wszędzie jest dobrze, gdzie jest robota. A jak nie ma pracy, to dla artysty jest dla mnie to najgorsze, co da się zrobić. Tuż przed pandemią niestety miałem na przykład zlecenie właśnie w Austrii dla producenta toreb, który tak naprawdę na razie w Austrii pracuje, a chce rozszerzyć swój biznes na cały świat. To było bardzo fajne, bardzo interesujące. Jest to oczywiście komercja klasyczna, nazwę to tak, ale fajna, bo mogę się też tak jakby po swojemu wyżyć. Jest to bardzo fajne, było to bardzo fajne doświadczenie, ale oczywiście też w Polsce są fajne realizacje. Tak? Trudno mi powiedzieć, gdzie jest fajnie, gdzie jest lepiej. To zależy od zlecenia, tak? Bo są oczywiście zlecenia, które są fajne finansowo, a są zlecenia, które są fajniejsze w rodzaju kreatywnym, tak? Albo no właśnie o to cię chciałem kreatywny. Też podpytać, no. Czy wiesz, klimat jest podobny, czy swoboda na planie jest podobna. Nawet nie pytam już o samą gratyfikację finansową, tylko o klimat na współpracy z klientem finalnym. Powiem tak, w Polsce jest to bardzo hermetyczne. Myślenie, powiem tak, mam często, ogólnie jest to zawsze tak, ale za granicą mam większą swobodę kreatywną. W Polsce uważam, że jest to bardzo według, jest layout, tak, albo moodboard i według tego moodboardu muszę to robić. Aha, czyli... Jestem bardziej wykonawcą niż fotografem, kreatywną osobą. Nie? Za granicą jest tak, że mam większą swobodę i dla klienta się liczy inny efekt albo lepszy efekt albo inny rodzaj, bo za granicą jest tak, że zatrudniają mnie, bo znają moją pracę, moją jakość i wiedzą, czego oczekiwać i mi się tak jakby, nazwę to tak, nie wtrącają tak jakby w moją działkę i dają mi pracować. Nie? Tu mam bardziej, a zrób to tak, a zrób to tak, zrób to tak. Oczywiście są też takie sesje, gdzie mam totalną swobodę pracy w Polsce. To nie jest tylko, że tak, ale
Są też takie sesje w Polsce. Okej. A powiedz mi, co spowodowało, że zdecydowałeś się przyjechać z powrotem do kraju rodziców? Ciekawość, sentyment, czy może wreszcie zrobił się rynek na twoje usługi? Wiesz co, wszystko razem, co właśnie wymieniłeś. Ogólnie było tak, że wyjechaliśmy w 80-tych latach i mieliśmy zakaz wracać do Polski, co nam strasznie brakowało. I tak przez 17 lat w ogóle nie mogliśmy wrócić do Polski. Nie? I tu na pewno ten sentyment mnie wziął. A pierwszy raz, jak byłem w Polsce, bo właśnie w tamtych czasach, pierwszy raz, a później 10 raz, jak już znowu bardziej się granice otworzyły, zauważyłem, że nagle zrobiło się tu strasznie kolorowo, nie? Jest to całkiem fajne, pojawiły się billboardy, więcej tych billboardów, reklamy na tramwajach, autobusach, na przystankach. Ciekawe, nie? I po prostu zdecydowałem się, dlaczego nie, no, pobędę sobie tam z rodziną i zobaczy, co mnie tutaj przyciągnie, zobaczy, co czeka na mnie. Super. A jak wygląda obecnie twój kalendarz zleceń? Bo do mnie na przykład wrócili z dużą częstotliwością klienci indywidualni, którzy w ogóle się nie przejmują ryzykiem zakażenia. Nie przejmujemy się, nie nosimy nawet maseczek, ale wrócili też biznesowi na sesję małej ilości osób. Trudniej za to większe sesje firmowe. Czy u ciebie jest podobnie? Czy ruszyły duże kampanie, czy to jeszcze cały czas jest zamrożone? Wiesz co, kampanię jest trudną. Powiem tak, to jest akurat taki malutki minus, który uważam, że jest w Polsce trochę lekceważony, bo za granicą, co już było bardzo trudno, żeby w ogóle za granicę pojechać, bo tam masz znowu kwarantannę przez 14 dni, musisz to zaplanować, że musisz 14 dni wcześniej tam jechać, żeby w ogóle później 15-16 dnia zrobić sesję. Tutaj jest to trochę tak lekceważone i to jest takie trochę niefajne, bo ryzykujemy za dużo, tak? I właśnie ostatnio zużyłam właśnie, że właśnie przez jakiegoś pana fotografa 300 osób w kwarantannie wylądowało na jakimś ślubie, nie? Super, pozdrawiamy w takim razie. Nie. No i właśnie, i tak ten, troszkę teraz znowu odskoczyłem i tak wątek zgubiłem, przepraszam. Ale jest to różnie, tak? Mam bardzo... Teraz akurat dla mnie jest też zrobić książkę, komercyjna praca, tak? Tak samo jak ja robię biznes portrety, to jest też komercyjna praca, oczywiście nie tak jak te domy modowe, tak? Szczerze mówiąc, odkąd pandemia w ogóle jest, w Polsce w ogóle nie miałam komercyjnej pracy. I bardziej jeżdżę za granicę, żeby komercyjne zlecenia realizować, bo tam jest to inaczej. A są też sytuacje, gdzie klient chce, żeby zrealizować sesję zdalnie, nie? Gdzie siedzę tak jak my i są dwie osoby na planie, jest pełen zestaw GoPro i mikroportów i transmisji na żywo. I tak jakby deleguję asystentami, ustawiajcie światło tak, nie? A czyli to bardziej wygląda jak plan zdjęciowy, w sensie plan filmowy, czyli jesteś reżyserem. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tylko, że my realizujemy wtedy ten sesję zdjęciową, nie? I musimy milion rzeczy przemyśleć, nie? Bo musi być ekipa, która tak jakby tą transmisję organizuje, oni są pozamykani osobno, są rozstawione kamery, żebym ja miał podgląd mikroportu pod każdą kamerą, też przy asystentach i tak dalej, mają słuchawki, żeby mnie słyszeli za granicą i tak mówię, okej, światło w lewo, przekręć w prawo, to zrób tak, a później przychodzi modelka na plan i tak jakby na głośniku słyszy mnie, co ja mówię, ja słyszę, co ona mówi, nie? I zdalnie sobie
naciskam na spust i pracujemy sobie w ten Bardzo sposób. ciekawe. Nie? Może to jest przyszłość takiej bezkontaktowej fotografii. No mam nadzieję, że nie, bo ja lubię pracować z ludźmi i tak na dystans to nie jest bardzo fajne, bo to jest zupełnie coś innego, jak się osobę w rzeczywistości widzi niż przez ekran. Nie, to jest nie dla mnie. Wtedy chyba zmienię zawód. Na reżysera. Dokładnie. Emilu, czy ty pracujesz wyłącznie w studio, czy robisz różne kombinacje światła i przestrzeni? Ja wszędzie pracuję. Albo pracuję w studiu, albo pracuję w lokalizacjach najróżniejszych. Pracuję nie tylko ze światłem błyskowym, ale też ze stanem albo ze światłem ciągłym i często też tak mam, że korzystam z każdego rodzaju światła, żeby je wszystkie kombinować, nie? To znaczy lampę błyskową, żeby sobie tam błysnąć na przykład, coś doświecić światłem LED-owym i później jeszcze sobie modyfikuję tak jakby światło dzienne, które wpada przez okno i tak jakby lustrami albo reflektorami sobie kieruję to światło na modelkę. Nie? U ciebie faktycznie te plany wyglądają na mocno skomplikowane, jeżeli chodzi o oświetlenie, modyfikatory, zastawki. Widać to na twoim kanale, dzielisz się tym, także to robi wrażenie. Emil, przebojem wszedłeś do show biznesu, to znaczy już byłeś w tym show biznesie, ale dzięki programowi telewizyjnemu Supermodel Plus Size zdobyłeś dużą rozpoznawalność. Jakie są plusy i minusy dla fotografa w byciu rozpoznawalnym z telewizji? Rozpoznawalny. Ja to trochę inaczej widzę. A w ogóle przygoda to się zupełnie zaczęła z innym programem, bo to było, nie chcę kłamać, bo już nie pamiętam, ale to myślę, że to był TVP albo coś takiego, gdzie była supermodelka. To było jeszcze przed pierwszym sezonem Top Model. To tam też brałem udział jako fotograf i też trochę jako juror. Potem właśnie się okazało, że robię Top Model i osoby, które produkowały program Top Model, produkowali właśnie Supermodelka Plus Size. I tak zostałem w ich pamięciach, że tam byłem jurorem. Co jest dobre, co jest złe, nie wiem, szczerze mówiąc, ja tego staram się tak bardzo oddzielić od tego, bo dla mnie nadal jest fotografia i nawet teraz trochę bardziej, nawet film najważniejsze. Na pewno otworzyło to parę drzwi, na pewno to też zamknęło parę drzwi. Jest to taka waga, nie? Gdzie na początku, jak zostało to opublikowane, troszkę tak spadło na jedną stronę, ale później się to bardzo fajnie wyrównało i też. No właśnie, jak na coś takiego zareagowali twoi klienci? No, bardziej się wystraszyli, że teraz podniesiesz ceny, albo że będziesz zajęty, czy wręcz przeciwnie, z dużą otwartością? Wiesz co, różnie. Ogólnie ja mam ten problem, że wszyscy mówią, że ja mam za wysokie ceny, nawet nie pytając, to jest ciekawe, ale oczywiście zamknęło to bardzo dużo drzwi, jak chodzi o finanse, bo bali się, że przez to stałem się droższy, co w ogóle nie było sytuacji. Nic się tego nie stało. I takiego w ogóle się nic nie stało, tylko po prostu sobie to ludzie, klienci wymyślili, pomyśleli sobie, okej, celebryta. Inni korzystali z tego, co było też bardzo dobre, bo też tutaj też dla nich to było fajne i dobrze się tak jakby, nazwę to tak, trochę obrzucić moim nazwiskiem. No tak, stałeś się trendy, więc. Że Biliński właśnie dla nas robi zdjęcia i to też było fajne, tak? To też było bardzo fajne doświadczenie. No i powiem tak, że bardzo dużo prywatnych klientek też przez to zdobyłem. Świetnie. Dobra. Emilu, ty nie tylko fotografujesz, ale też uczysz fotografii. I jako wujek Emil stworzyłeś specjalnie kanał dedykowany właśnie nauce fotografii, gdzie Emil Biliński Fotografii. Przybliż nam proszę, co możemy tam znaleźć, jakim rodzajem wiedzy się dzielisz w YouTubie.
Po pierwsze, wujek jest taki synonim, który myślałem sobie stworzyć spontanicznie w trakcie nagrań do mojego kanału YouTube'owego, bo jest bardzo zaawansowany, jak już wspominałeś, i stwierdziłem, no dobra, czasem zrobię sobie jakiś tam gimmick, mimik, gdzie po prostu powiem coś niefajnie, nieładnie albo niepoprawnie i mnie to już nie interesuje, bo jak się robi zawsze jakieś filmy edukacyjne, no to trzeba bardzo uważać, co się mówi, jak się mówi, też oczywiście nie popełniać tych błędów i często trzeba powtórzyć coś. I tak ten wujek jest taki mały dodatek do kanału YouTube'owego. A ogólnie ten kanał YouTube'owy jest taki trochę just for fun kanał dla mnie, bo lubię uczyć przez to, że prowadziłem też za granicą dużo warsztatów i to też bardzo dużo osób bardzo polubiło. Stwierdziłem, że zrobię to na razie na Polskę, ale właśnie teraz już też trochę rozszerzam to wszystko, żeby to też na inne języki robić i też trochę rozszerzyć moją grupę odbiorczą. Nie wiem na razie, czy będę dalej to robił albo tak intensywnie robił, bo na razie tak muszę troszkę teraz swoje projekty pozakończyć, klientów tak jakby zadowolić i tak dalej. Trochę mi tutaj brakuje czasu. Najchętniej bym chciał co tydzień robić takie coś, ale taki skomplikowany, jak ja jestem ze swoimi ustawieniami, no to wszystko trwa nie pół godziny, nie godzinkę, tylko parę dni, żeby odcinek nagrać, później zmontować i później wyretuszować to, i dlatego też czasem brakuje mi tego czasu do tego, żeby to realizować non-stop albo co tydzień coś nowego wydać. Mam nadzieję, że to w tym roku jeszcze się zmieni i kilka rzeczy będę w stanie mógł pokazać, bo już chyba nawet. Ale powiedz, jakie serie tam masz, bo natknąłem się tam na serię, gdzie tłumaczysz retusz. I to od podstaw do bardziej zaawansowanych. Pokazujesz też ogólnie ta seria 120 sekund, też jest świetna. Pokazujesz dużo właśnie, jak pracujesz w studio, ale najbardziej chyba mi się spodobała seria recenzji zdjęcia, bo nie opowiadasz tam o samej filozofii robienia zdjęcia, tylko bebechy takie. Zapraszasz najpierw na backstage, później pokazujesz, jak wszystko wyustawiałeś światło, czy opowiadasz, i na końcu pokazujesz efekt, wybierasz jedno zdjęcie i opowiadasz wszystko, jak podszedłeś do tego, żeby oświecić plan i w ogóle popracować z modelem. Bardzo fajne, dużo wiedzy, także dziękuję Ci za tą serię, bo na pewno ją obejrzę w całości. Dzięki, cieszę się, że się spodobało. Fajnie, fajnie, super, cieszę się. Jako znany, mogę kolejne pytanie? Tak, tak, jasne, jasne. Jako znany i marketingowo obyty fotograf, udało Ci się pozyskać sponsorów na ten kanał. Kto Cię wspiera finansowo podczas robienia materiałów na YouTube? Bo produkcje takie, jak tam oglądamy, wyglądają bardzo profesjonalnie i kosztownie. Muszę być szczery z Tobą. Bardzo chętnie. Mam bardziej partnerów technicznych niż partnerów finansowych. Okay. To znaczy, że jak tworzę film, to mam tam swoich partnerów, albo też dzwonię do firm i mówię, słuchajcie, robię taki pomysł. Taka jest sytuacja, to chcę zrealizować, chcecie wejść w to i ten. Jest to fajne, bo mam możliwości techniczne, które mi pomagają z tym, ale 95% sam finansuję każdy film. Okay. I wkładam własne pieniądze w tą produkcję i w realizację i tak dalej. Nie? Dobra, czyli YouTube w takim razie całkowicie pochłonął Cię i wartościowe treści edukacyjne z tematu fotografii to z pewnością bardzo dobry sposób na pokazanie umiejętności i budowanie rozpoznawalności, to chciałem powiedzieć. Czyli Ty budujesz swoją rozpoznawalność, ale po co? Bo jeszcze więcej wiedzy można dostać u Ciebie, ale na przykład dosyć trudno zobaczyć na kanale YouTube, że Ty
pod swoją marką też prowadzisz warsztaty fotograficzne. Trochę to nie zadbałeś, także czy jesteś tak skromny, czy dopiero to masz zamiar zrobić? Bo trochę nie widać, żebyś coś tego chciał mieć. Content, który tam wkładasz, jest no, świetny, także mógłbyś wszędzie komunikować, że Emil Biliński Masterclass to jest coś takiego, gdzie można przyjść po więcej i wystartować po prostu z szkoleniami, które dostaną od ciebie ludzie. Jak wyglądają? Powiedz mi, jak wygląda to szkolenie Masterclass? Powiedzieliśmy troszeczkę o YouTubie, ale i tak liznęliśmy ten temat. Ale powiedz mi więcej o tym, jak wygląda Masterclass z tobą. Czy to są spotkania online, czy to jest coś na żywo, gdzie trzeba przyjechać do studia i samemu ustawić pod twoje dyktando światła, nauczyć się tego od ciebie? Co do masterclassów, tak, muszę się przyznać, troszkę nie zadbałem w tym temacie, ale mogę to naprawić, bo z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że właśnie teraz planuję i organizuję znowu kolejne etapy swoich warsztatów i to są warsztaty nie tylko grupowe, gdzie organizuję grupowe warsztaty na różne tematy, na przykład portret biznesowy, portret intymny, akty, komunikacja, tips and tricks, takie ten produkcyjne i tak dalej. Są też oczywiście też w większości czasu robię najbardziej i najchętniej robię warsztaty indywidualne, gdzie naprawdę jeden na jedną osobę siedzimy w studiu albo ja jadę do osoby, jak ma własne studio i chcę, żebym przyjechał, albo osoba przyjeżdża do mnie ze swoim sprzętem albo bez sprzętu, zależy czy ma i pracujemy bardzo intensywnie, a to się dzieje tak jakby na podstawie tego, że jak ktoś się zgłosi, że chce te warsztaty, to na początek biorę telefon, tak jak my właśnie teraz i rozmawiamy sobie godzinkę, dwie. I wszystkie różne, mam takie, taki, jak się to mówi, taką ankietę pytań, którą zadaję i wszystko to sobie robię ręczne notatki, żeby później stworzyć taki naprawdę dopasowany pod tą osobę warsztat. I to są bardzo też takie sugestywne pytania, przez które ja dostaję odpowiedź, gdzie jest pewność, gdzie tej pewności brakuje i tak dalej. I przez to ja jestem w stanie zmodyfikować te warsztaty i też stworzyć te warsztaty bardzo pod tą osobę, pod tego klienta, pod tego fotografa, tak żeby on jak najwięcej, albo ona, przepraszam, żeby ta osoba po prostu jak najwięcej wyniosła z tych warsztatów i mogę tak spokojnie sobie powiedzieć, że to tą osobę po tym jednym dniu naprawdę tak rok do trzech katapultuje do przodu, jak chodzi o wiedzę i technikę fotograficzną. To jest bardzo fajne. Poza tym też mam, zrobiłem taką możliwość, że często jest tak, że ktoś ma krótkie pytania, ale nie chce całego dnia warsztatu wykupić i ma możliwość za bardzo małe pieniądze się spotkać, tak jak my się teraz spotykamy przez Skype'a, FaceTime, cokolwiek i dopytać się różne tematy. Często jest też tak, że ostatnio Marcin, który był u mnie na indywidualnych warsztatach, potrzebował czasu i jeszcze się raz zgłosił i chciał takie porady godzinne online i przez TeamViewera się zalogowałem na jego komputer i odwrotnie właściwie. I to pewnie ja bardziej były obróbkowe rzeczy. Dokładnie tak. Dokładnie. No i ja dla Marcina u siebie na komputerze retuszowałem, a Marcin oglądał to, nagrywał sobie to i wszystko po kolei mu pokazywałem, gdzie, co, jak tworzyć akcje, jak ustawić Photoshopa w prawidłowy sposób, na co uważać przy postprodukcji, bo to też bardzo zależy, jaki rodzaj fotografii my robimy, nie? Bo przy biznesowej
zwykłej fotografii potrzebujemy zupełnie inny retusz niż przy fotografii beauty albo modowej, nie? I tu po prostu krok po kroku tłumaczyłem Marcinowi, ok, słuchaj, na to musisz uważać i to w ten sposób obrobisz, że tutaj sobie stworzysz taką i taką akcję. Fajne, czyli... I to jest bardzo intensywne i bardzo, bardzo... Bardzo dużo jest zapakowane o wiedzy właśnie w tą jedną godzinę. Fajnie, ale ty też się nauczyłeś uczyć online i wykorzystujesz tą wiedzę później właśnie, żeby planujesz nagrywanie kursów online, czy to jest jeszcze przyszłość? Ogólnie wszyscy tego mówią, o tym mówią. Dlatego jest pytam. To na pewno, jest to na pewno droga, którą muszę się jeszcze zastanowić. Bo jak już przed chwilą rozmawialiśmy z nagraniem takiego jednego filmu, takiej analizy zdjęć, to jest ogromna, czasochłonna procedura, nie? I już nie mówiąc o tym, żeby na przykład stworzyć 100 tutoriali na jakieś tam tematy, to jest bardzo dużo pracy i też bardzo dużo pieniędzy pochłania. Jeszcze się zastanawiam, na razie będę bardziej kierował się YouTube'owo na to, bo to spokojnie mogę się z wielką przyjemnością podzielić tą wiedzą, nie? Czy chcę iść w tym kierunku, to jeszcze nie wiem. Też jeszcze nawet nie wiem, czy to by miało być po polsku, czy po angielsku, po niemiecku, po włosku, po francusku i tak dalej, nie? Bo to też jeszcze mój taki problem, nie? Ogólnie mamy angielski, taki światowy język, ale to też nie wszyscy z innych krajów potrafią po angielsku rozmawiać, a chcieliby się nauczyć, nie? Dlatego to jest jeszcze taki bardzo otwarty temat i nad tym muszę się zastanowić, ale tak jak widzę właśnie z tych największych Carl Taylor, Sue Bryce, Joel Grimes, no to fajnie im to idzie, jest to na bardzo wysokim poziomie i też jest to takie małe trochę marzenie, ale tu jeszcze mam czas. Ja się nie to myślę w takim razie, a ja mam kolejne pytanie. Co możesz doradzić, jeżeli chodzi o kontrolę kosztów w fotografii studyjnej? Czy ty masz własne studio, czy wynajmujesz je na godzinę, czy współdzielisz może? Jak sobie z tym poradziłeś? Wiesz co, kontrola kosztów studio, jest to trudne pytanie, tak, bo w większości czasu płaci za studio klient. Jak są to prywatne sesje, no to w większości czasu jadę do klienta, albo klient przyjeżdża do mnie i ja mam takie mini studio, gdzie po prostu sam portret robię. Najwięcej to amerykański kadr, a mam też w weekendy studio dostępne dla siebie i w większości czasu też tam w weekendy pracuję albo organizuję sobie tam warsztaty na weekendy albo na sesję sobie to ustawię. A, czyli własnego studia nie masz, ściąłeś te koszty, masz tylko takie, tak, które wynajmujesz. Okej, okay, no tak. O to pytałem. Powiedz mi, czy dużo jest obróbki graficznej w twoich zdjęciach, bo uczysz jej na masterclassach i na live'ach też opowiadasz dużo właśnie o obróbce jako istotna część twojego procesu. Czy te zdjęcie z aparatu traktujesz jako półprodukt i ile zajmuje ci w ogóle obrobienie jednej sesji zdjęciowej? To jest bardzo różne. To jakbym się specjalizował tylko nad jedną rzeczą, no to bym mógł ci konkretnie odpowiedzieć tyle i tyle godzin, tak? Zależąc od sesji, tyle czasu poświęcam. Nie? Jak ja mam na przykład 120 osób, portrety biznesowe do wykonania i mam 2 tygodnie na to, żeby to wyretuszować, no to nie mogę siedzieć 5 godzin nad jednym zdjęciem. Nie? Często jest tak, że żeby twoje pytanie skrócić, pomiędzy 15 minut a 170 godzin. Dziękuję. Dobra, no to możemy przejść dalej, ale czy jeżeli masz dużo pracy, to też podzlecasz komuś? Masz jakiegoś znajomego retuszera, czy zawsze to wszystko czasem ty retuszujesz? Tak. Rzadko, ale w większości czasu ja to robię, ale po prostu są rzeczy, które nie chcę robić albo nie mam tyle czasu, bo mi to po prostu by naprawdę parę tygodni zajęło, żeby to wszystko sam zrobić i często się też dzielę z retuszerem, nie? Okay.
retuszer też tylko robi częściowo, nie? Na przykład poprawia mi tam różne rzeczy, podłogi, brudy i tak dalej, a ja później kończę to wszystko pod swoją wizją, nie? Okej. Emil, skoro ty jesteś freelancerem, to pewnie musisz sobie radzić jakoś z umowami. Czy jesteś w stanie coś podpowiedzieć o umowach? Na ile zwykle zdjęć się umawiasz? Czy masz jakieś specjalne zapisy o ilości poprawek obróbkowych, licencjach i czy w ogóle potrzebujesz umowy? Czy wystarczy ci może samo RODO i faktura? Szczerze mówiąc, ja troszkę ten RODO tak bym chciał klnąć na te RODO, bo utrudnia to troszkę wszystko, ułatwia też z drugiej strony, ale ogólnie ja jestem pedantem, bo ja sam siebie chcę chronić, ja chcę klienta chronić, ja chcę mieć swobodę pracy, a nie chcę mieć dyskusji na planie albo po sesji i później jakieś kłótnie, które wprowadzają złą energię. W idealnym przypadku jest tak, że mamy umowy przed sesją, oczywiście też RODO przed sesją, i na fakturze też pisze, na co jest licencja i na co są prawa, na jaki okres. Nie? To jest idealny przypadek. No, ale wiadomo, że czasami są odstępstwa, bo po prostu nie starcza na to czasu. To jak w życiu. Powiedz mi, jaka jest twoja najlepsza fotograficzna albo okołofotograficzna inwestycja? Inwestycja znaczy technicznie, sprzętowo, czy... Właśnie ja to tak powiedziałem, że możesz też... Zostawić to otwarte. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Super, fajnie. Bo szczerze mówiąc, ja myślę, że najważniejsza inwestycja jest w samego siebie. To znaczy nie chodzi mi o aparat, nie chodzi mi o komputer, nie chodzi mi o monitory, nie chodzi mi o sprzęt, nie chodzi mi o nie wiadomo co, tylko najważniejsza inwestycja jest czas dla mnie. Żeby sobie wziąć ten czas i inwestować ten czas, tą pasję, którą się ma w czasie, żeby to rozłożyć. Tak? My jesteśmy w tak szybkim okresie życiowym, jak nigdy kiedyś i szczerze mówiąc, większość ludzi chce dzisiaj kupić aparat, jutro być fotografem i pojutrze już mieć pierwszą kampanię reklamową, a nie mają doświadczenia. Nie? I dla mnie jest najważniejsza inwestycja czas, tak? Mi się nigdzie nie spieszy, ja mam swój wiek, ja mam 6 tysięcy sesji ze sobą, ja przeżyłem swoje, ale tak i tak non-stop chcę inwestować ten czas w siebie, żeby coś nowego, swojego nowego siebie poznać, nie? I dlatego zawsze mówię, jak chcesz coś inwestować, to inwestuj tylko i wyłącznie w samego siebie. I nie mówię teraz o wakacjach, samochodzie i tak dalej. Ale tak bardziej technicznie, skąd czerpiesz inspirację? Nie wiem, masz jakieś kursy na Creative Life albo po prostu przeglądasz YouTube'a, albumy fotograficzne. Skąd ty czerpiesz, jakby siebie zapładniasz, żeby coś nowego wymyślić? Wiesz co, na te pytania bym mógł chyba przez kolejne 3 godziny odpowiedzieć, ale odpowiem. To spróbuj w minutę. Powiem tak. Ja staram się nie inspirować nikim. Są oczywiście fotografowie, którzy mnie zainspirowali i dali mi ten impuls, żeby zostać fotografem, ale ja uważam, że to jest najgorsza rzecz, którą można sobie samemu zrobić, samemu się skrzywdzić, bo jest to trudniejsza droga. Płynę tak jakby pod prąd przez to, ale ja sam siebie próbuję odnaleźć innych odsłonach. Ja po prostu nie biorę zdjęcia, nie próbuję kopiować tego zdjęcia i powiedzieć, ok, super, fajnie, zrobiłem fajne zdjęcie, ale to nie jestem ja, tylko kogoś zdjęcie, tak? Gdzie jest to moje? Ja zrobiłem tylko kopię tego. Ja widzę to inaczej i po prostu sam siebie bez wpływu zewnętrznego staram się wpływać na swoje wartości, swoje ideologie, swoją wizję, swoje pomysły, swoje szaleństwo i tak dalej. Ciekawe, ale faktycznie trudne. Trudne, Emilio, bardzo trudne. Jak byś wydał 1000 zł na reklamę, jeżeli dostałbyś grant z Funduszu Europejskiego, a jeden z podpunktów zakładałby wydanie takiej kwoty na reklamę własną? W co im zainwestowałbyś 1000 zł? Jaką reklamę? Dorzucisz parę zer, czy musi być to 1000 zł? Musi być 1000 zł, to jest uniwersalne pytanie. Wiem, że to jest kiepska kwota, ale spróbuj odpowiedzieć na to pytanie.
myślę, że to jest akurat kwota, która często jest w tygodniu na reklamę wydawana, czasem w miesiącu wydawana. I szczerze mówiąc, na jakieś tam AdWords, posty promowane, cokolwiek albo coś w tym kierunku, to jest coś, co tak i tak robię i inwestuję. Dobrze, to w takim razie powiedziałeś AdWords. Masz jakieś swoje wymyślone słowa kluczowe, czy to wszystko jest jakby poza tobą, ktoś współpracuje z tobą i wymyśla dla ciebie te słowa, czy ty masz wpływ na to i masz świadomość, w co inwestujesz? Wiesz co, ja teraz przed chwilą spotkałem się z fajnym zespołem i teraz robimy takie pierwsze rundy, takie analizy, zobaczymy, jak to wszystko będzie działać i też dostali tak jakby budżet ode mnie, właściwie oni mi narzucili właśnie takie pierwsze właśnie 1000 zł, nie? Czasem na tydzień, czasem na miesiąc i będziemy to teraz analizować. Ja bym chciał to robić, ale znowu, wiesz, sesje robić, obrabiać się, filmy YouTube'owe robić, kanał, szkolenia, warsztaty. To rozumiesz, że za chwilę będziesz mógł szkolić z zarządzania czasem. Dokładnie tak. No. W jakim modelu się rozliczasz i co możesz doradzić jako optymalizację podatkową i w ogóle dbanie o finanse? Powiem tylko jedno. Płaccie podatki, płaccie ZUS, bo to się źle kończy. Zdarzyło mi się to raz, parę dawnych lat temu. Zapomniałem 90 zł zapłacić podatku. Źle jakoś, nie wiem, coś mi się stało. Z 90 zł się zrobiło w 6 miesięcy 300 zł i miałem pieniądze na koncie, a nie mogłem wypłacić tych pieniędzy, żeby zapłacić i musiałem od babci pożyczyć, żeby zapłacić podatek i to zupełnie nie jest fajne i to jedyne, co mogę zrobić, płaccie punktualnie, dbajcie o to i te pieniądze, które wam zostają, te inwestujcie w sprzęt, w siebie i tak dalej, ale pierwsza rzecz, podatek i ZUS, reszta jest wasza. Rozumiem, że ty jesteś na zasadach ogólnych, książka przychodów i rozchodów. Tak to u ciebie dokładnie wygląda. Tak. Dokładnie tak. Jak widzisz siebie zawodowo za 3 do 5 lat? Och, to jest trudne pytanie. Jest. W głowie mojej jest milion błysków na sekundę i myślę o sesji jutrzejszej, myślę o warsztatach dzisiejszych. Rozmawialiśmy tutaj, tak? YouTube bym na pewno chciał troszkę rozkręcić. Szkolenia online też są takim trochę marzeniem. I już wiele razy mówiłem, że bardziej takie osobiste projekty chcę pielęgnować, ale zawsze jakaś praca mi wskakuje i już teraz tak właśnie zaczynam naprawdę odrzucać różne sesje, żeby mógł się skupić nad swoimi osobistymi projektami, bo zwlekam już bardzo długo z tym i już nie chcę tego, bo chcę się artystycznie też tak wyżyć i chcę pielęgnować te projekty. No i na pewno też bym chciał trochę za granicą więcej podziałać komercyjnie i też modowo. I tu też już właśnie pierwsze kroki zrobiłem, żeby już w tym kierunku iść i sobie pootwierać parę drzwi. Świetnie. Trzymam kciuki w takim razie, żeby koronawirus nie pokrzyżował tych twoich planów i żeby ci starczyło energii, ambicji na to wszystko. A możesz polecić na koniec jakąś wartościową książkę albo podcast, film czy nazwisko inspirującego fotografa. Wcześniej wspominałeś, żeby się inspirować, ale myślę, że jednak i tak warto, więc podpowiedz, co ostatnio cię zdziwiło, zainspirowało. Trudne pytanie. Ja mam kolekcję 300 książek i to są moje cukiereczki, bo mam kolejne 1200 w Austrii mojego brata, który już drze się na mnie, kiedy to zabiorę, bo miałem właśnie kiedyś pokój z książkami i to jest trudne. Powiem ci tak, ja się najczęściej ostatnio inspiruję niekoniecznie Netflixem, ale filmami. A rozwój filmowy i właśnie te wszystkie techniczne aspekty i też te aspekty tworzenia opowieści, historii, na przykład Netflix, tak? Nie będę robił teraz reklamy, ale okej. Netflix ma
znakomite zespoły reżyserów, pisarzy i tak dalej. Oni realizują bardzo piękne filmy i piękne klatki. Używają częściowo zupełnie nieprzemyślane albo niewyobrażalne, jak powiedziałam, rodzaje oświetlenia, a są to czasem często jakieś malutkie lampki LED-owe, a efekt jest po prostu fenomenalny i po prostu przewijasz i przewijasz, nie? Ja bardzo, bardzo się inspiruję filmem, bo film jest na bardzo wysokim poziomie oświetleniowym i tak jak wspominałeś, mój plan też skomplikowano wygląda i właśnie to jest to, stworzyć coś bardzo skomplikowanego w bardzo prosty sposób jest bardzo trudną rzeczą i właśnie uważam, że film jest bardzo dobrym źródłem takiej inspiracji. Zatrzymać sobie klatkę w filmie i ją naprawdę analizować. Okej, na tej latarni odbija się jeszcze światło samochodu, tu się odbija takie światło, tu pada światło księżyca, okej, tutaj jest jakaś mgła, okej, to znaczy, że hazer był ustawiony albo jakaś fog machine albo cokolwiek, nie? I to bardzo, bardzo fajnie daje, bo tak naprawdę film ma też swój własny przekaz kolorystyczny, bardzo emocjonalny i to jest też bardzo fajne, bo film bardzo dużo mówi kadrem i kolorem też. To jest też ogromny poziom inspiracji. No ja się czuję zainspirowany, więc dzisiaj czuję, że muszę sobie znaleźć jakiś fajny film i spróbować znaleźć jakąś świetnie oświetloną klatkę. Emilo, powiedz mi, gdzie można więcej znaleźć informacji o tobie? W ogóle pod jakim nickiem istniejesz na tym YouTubie? Jakie jeszcze kanały u ciebie działają i gdzie w ogóle zagadać cię? Okej, można mnie znaleźć oczywiście na Instagramie Emil_Biliński, na Facebooku Emil Biliński Photographer, na YouTubie Emil Biliński Photography. Czasem też wujek Emil, tam też od razu wyskakuje. I oczywiście też moja szkoła szkoleniowa albo moja strona szkoleniowa to jest emilbiliński-masterclass.pl. Teraz już mogę to oficjalnie z przyjemnością powiedzieć. Mam też stronę internetową polską emilbiliński.pl. No i oczywiście inny wachlarz mojego portfolio jest na emilbiliński.com. No i dobrnęliśmy do końca. Dziękuję ci bardzo za bardzo fajne nagranie, podcast. Całkiem sporo wiedzy się dowiedzieliśmy o tobie i polecam wszystkim śledzić ciebie w internecie, bo myślę, że pojawi się coraz więcej. I oczywiście polecam obejrzeć twoje portfolio, bo jest no, jest co oglądać. Dziękuję ci bardzo, Emilu. Dziękuję, Kuba. Dzięki. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.